Witam wszystkich oglądających na kanale Bizon Garage. Także dzisiaj trochę chcę powiedzieć o tych grupach, które są na Facebooku, tam te włoski i tak dalej. Nie wiem, dlaczego ludzie są aż tacy wredni, chamscy, żeby... Naprawdę, czasami aż przykro czytać te komentarze, ktoś komuś dopierdala i jedzie po nim jak po burej suce i tam wyciąga mu jakieś flaki z olejem, kurwa, a sam robi to samo i wycenia chuj wie za ile, czy tam... No już nie chodzi o wycenę, nawet jakieś zapytanie, że to o, takie błahe i tak dalej. Nie wszyscy też mają pojęcie i dopiero wchodzą w te tematy. Zamiast im pomagać, tłumaczyć jakoś, to jeszcze w chuje ich robią i czasami jak czytam, to normalnie się żygać chce. Nie wiem dlaczego. Są grupy fajne, bo są fajne grupy, gdzie naprawdę administratorzy pilnują. Jedna z takich grup jest Motozabytki Podlasie, tam się pilnuje po prostu porządku. Jest porządek, nie ma tam jakiejś wyśmiewania się i tak dalej. Pozdrawiam administratorów, zresztą się znamy. Także troszkę ogłady, troszkę takiego jakiegoś ludzkiego serca, przecież to nie jest... Ludzie ludziom, kurde, powinni sobie pomagać, a nie robić jeszcze i tam... Nie wiem, po prostu dla mnie to jest chore, no. Chore jak cholera. Pogoda beznadziejna, miałem jechać na zakończenie sezonu do Białegostoku, ale jest pochmurno, brzydka pogoda. Bo pijam sobie kawkę z rana. Smaczną, bo gdzieś muli strasznie. Zrobiłem w Gabryśce Tumich, zresztą filmik wrzucałem. Tam jeszcze mam, prosił jeden z oglądających, żeby nagrać, jak pracuję teraz na tym Tumiku po zrobieniu. Nagram, tylko muszę po prostu chwilę znaleźć, żeby odpalić WS-kę i Gabrychę i po prostu no, nagrać ten film. O. Także na razie Gabrychą nie wymulam nigdzie. Dzisiaj spokojna niedziela. Odpoczynek, jakieś tam ładowanie baterii, jutro znowu coś tam będzie się dłubać. Będę robić teraz motorynkę znajomemu, bo po prostu brakuje mu czasu, żeby to ogarnąć. Tam mam mu poogarniać motorynę zrobić, także będę miał trochę zajęcia. Coś tam będę dłubał. No ze zdrowiem dalej u mnie jeszcze nie do końca jest dobrze. Muszę cały czas chodzić po lekarzach się. Ciągam, kurde, już mam tego serdecznie dosyć, no ale dopóki tego nie doprowadzę do końca, no to jest bida, no niestety nie mogę w ogóle dźwigać i tak dalej. Także jest duży problem, bo ja fizycznie pracuję i dla mnie podnoszenie ciężarów czy coś to nie sprawiało żadnego problemu, no a teraz mam problem i to duży problem, żeby cokolwiek podnieść. Kończy się to zajebistym bólem. O, także tak o... Ale mniejsza to ma o mnie. Powiedzcie, co wy sądzicie na temat właśnie tych grup. Czemu ludzie tak postępują? Dlaczego? Wypowiedzcie się w komentarzach, dlaczego. Czy ten świat naprawdę już tak zszedł na psy, żeby tak jeden drugiemu dogryzał? Ja się też już spotkałem z wieloma komentarzami takimi, że po prostu no masakra. Ja olewam takich ludzi, tam staram się z nimi. Chyba że coś naprawdę mi dobrze zalezie za skórę, to wtedy potrafię mu też dojechać, tak żeby aż mu porty spadły z rajdów, także nie ma tam lipy, nie? O, także to już u nas można powiedzieć, zaczynają się zakończenia sezonu, pomału, no nie wiem, czy będzie w tym roku w Bielsko-Podlaskim, czy nie będzie. No dzisiaj jest Białystok, gdzieś tam jakieś święcenie motocykli w Odrynkach, no i chyba to by było na tyle, no cóż tutaj więcej. Planuję, jeżeli mi czas pozwoli, będę miał chęci jakieś takie większe z restauracji tej motorynki właśnie, zrobić jakieś filmy, ponagrywać jak ona wygląda teraz, jak ona będzie wyglądała, kolejne etapy, które będzie przechodziła przez moje ręce i jak to będzie wyglądało, etap końcowy. Bardzo mi się to marzyło coś takiego nagrać, żeby wam to puścić w internet. Przepraszam, do emocji. Dobra, nie będę przedłużał. Miłej niedzieli, miłego weekendu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i motuszcie, ile póki jeszcze możliwość jest, póki jeszcze ciepło.
póki jest chęć i maszyny jeszcze dadzą radę śmigać, także dawajcie po gazie i cześć!